Sycylia. Choć od 150 lat jest częścią Włoch, Sycylia zachowała swoją odrębność. Włosi mówią na nią Isola del Sole, wyspa słońca. Wiosna przychodzi tu wcześniej niż na kontynencie. Co odważniejsi kąpią się w morzu, gdy szczyt Etny wciąż pokryty jest śniegiem, a wonne kwiaty migdałowców i pomarańczy dopiero się otwierają. Wyspę od północy otacza Morze Tyreńskie, od wschodu Morze Jońskie, a od południa i zachodu Morze Śródziemne. Na północno-wschodnim krańcu wyspy wznosi się Etna, jeden z nielicznych aktywnych wulkanów w Europie. Palermo. Stolicą wyspy jest Palermo, malowniczo położone pomiędzy szeroką zatoką i podnóżem góry Monte Pellegrino. Środek miasta wyznaczają dwie krzyżujące się ulice, Via Maqueda i Via Vittorio Emanuele. Przy tej ostatniej stoi główna katedra miasta. Jak wiele europejskich kościołów, powstała na miejscu innej świątyni, a następnie przez stulecia była modyfikowana. Budowę rozpoczął w 1170 roku arcybiskup O'Famiglio. Swój obecny wygląd uzyskała w XV wieku. Jedynie kopułę i dzwonnicę dobudowano później. Jedna z trzech kolumn w fasadzie od strony placu pochodzi ze starego meczetu. Świadczą o tym wyryte na niej inskrypcje z Koranu. W świątyni przechowywane są relikwie patronki miasta, świętej Rozaliny. Spoczywa tu również kilku monarchów, między innymi Roger II, który był ważną postacią w historii miasta. W przyległym muzeum można obejrzeć bogatą kolekcję religijnych rzeźb i malarstwa. Są tu prace braci Gagini, miejscowych twórców ołtarza i prezbiterium, jak również obrazy Giorgio Vasariego, który spisał biografię najwybitniejszych włoskich artystów. Gotyk Chiaramonti, charakterystyczny dla Sycylii, zawdzięcza swą nazwę arystokratycznej rodzinie żyjącej tu od stuleci. W Palermo odnajdziemy wiele jego przykładów. Porta Nuova to pozostałość po nieistniejących już murach obronnych i pałacu królewskim, który Arabowie zbudowali w średniowieczu na ruinach rzymskiej twierdzy. Stojący w parku monument upamiętnia 150-letnie rządy rodziny Giscardów. Uratowali oni wiele arabskich budowli i dzieł sztuki przed zniszczeniem. To w czasie ich panowania powstał styl arabsko-normański, który widać w tym mieście do dzisiaj. Palazzo dei Normanni mieści się Parlament Sycylii, lecz najpiękniejsze części budowli są dostępne dla turystów. Możemy zajrzeć do komnat króla Rogera II, podziwiać oprawione w złoto szklane mozaiki w kaplicy królewskiej i zwiedzić obserwatorium usytuowane na wieży. Pierwotnie Porta Nuova była bramą triumfalną dla cesarza Karola V. Dziś jednak pełni rolę dzwonnicy. Stoi samotnie na Via Vittorio Emanuele, wyznaczając granicę centrum Palermo. Niedaleko za bramą znajdziemy wzniesiony w XII wieku sławny pałac La Cuba, w którym Boccaccio umieścił akcję Decamerona. Obok znajdują się dawne koszary Tukory, nazwane tak na cześć węgierskiego generała walczącego u boku Garibaldiego. Ponurą atrakcją Palermo jest krypta klasztoru kapucynów. Z
specyficznym mikroklimacie katakumb spoczywają zmumifikowane zwłoki 8000 mnichów i obywateli miasta. W ich przypadku trudno mówić o wiecznym odpoczynku, głównie ze względu na tłumy turystów odwiedzających kryptę. Quattro Canti to po włosku cztery narożniki. Plac na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic miasta ozdabiają łukowate fasady czterech barokowych budynków. To popularne miejsce spotkań. W Palermo jest mnóstwo zabytków z różnych epok. Wraz z bogatą roślinnością i wszechobecną radością życia tworzą niepowtarzalną atmosferę. Chłodna bryza z imponującej fontanny na Piazza Pretoria łagodzi skwar lejący się z nieba. Idąc w lewo, dochodzimy do Piazza Bellini. Plac i stojący przy nim teatr noszą imię tego sławnego kompozytora. Kościół Santa Maria del Ammiraglio zbudował Roger II. To tutaj, po nieszporach sycylijskich, mieszkańcy wyspy wynieśli na tron nowego króla, namaszczonego przez papieża. Ten i sąsiedni kościół San Cataldo są niezwykle skromne w porównaniu z przebogato zdobionym kościołem Santa Caterina. Mondello. Brzeg morza w Palermo zajmuje port. Chcąc zażyć kąpieli, trzeba udać się dalej. Opuszczamy miasto, kierując się w stronę Monte Pellegrino. Mijamy ogród botaniczny Parco della Favorita i docieramy do Mondello. To elegancka plaża i dzielnica willowa. Świadczą o tym wznoszone tu luksusowe wille. Nabrzeże obsadzone palmami, szerokie słoneczne ulice i łaźnie ustawione na palach przywodzą na myśl francuskie i włoskie riviery. To ulubiona okolica mieszkańców Palermo. Turyści też powinni tu zajrzeć. Wędkarze chętnie łowią tu ryby, lecz nie przeszkadzają plażowiczom. Wybrzeże jest na tyle długie, że każdy znajdzie dla siebie wolne miejsce. Restauracje i kawiarenki wzdłuż promenady kuszą cieniem i doskonałym jedzeniem. Monreale. Monreale, położone w górach 8 km od stolicy, szczyci się innymi perłami architektury. Trudno rozsądzać, co jest piękniejsze: katedra czy klasztor benedyktynów, będący jednym z najcenniejszych zabytków Włoch. Według znawców jest on piękniejszy od Watykanu i rzymskich klasztorów. Gra świateł i cieni w ciągu dnia podkreśla architekturę budowli.
228 różnobarwnych kolumn, mozaiki i dziedziniec obsadzony bujną roślinnością dostarczają niezapomnianych wrażeń. Fontanna zdobiąca pobliski plac jest ulubionym miejscem turystów i fotografów. Jej detale można podziwiać godzinami. Pochodząca z początku XII wieku, Santa Maria la Nuova jest najpiękniejszą normańską katedrą na Sycylii. Rzymskie kolumny dzielą jej wnętrze na trzy nawy. Nawę główną zdobią XII-wieczne mozaiki przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Podłogę wykonano z marmurowych płyt. Gotycki łuk oddziela prezbiterium i apsydę, a poszerzone nawy boczne nadają budowli kształt litery T. W prawej nawie stoją sarkofagi Wilhelma I i II. Città del Mare. Rozwój turystyki sprawił, że w nadmorskich kurortach powstają nie tylko hotele, ale też osiedla apartamentów. Wczasowicze mają tu do dyspozycji całe mieszkanie z pokojem dziennym, sypialnią i w pełni wyposażoną kuchnią, a nie tylko pokój z łazienką. W okolicy są też restauracje, baseny i sklepy. 25 lat temu sycylijskie Città del Mare było pierwszym takim ośrodkiem. Olbrzymie apartamenty z tarasami, doskonałe restauracje i obiekty sportowe nadal przyciągają turystów. Największą atrakcję stanowi czteropoziomowy system zjeżdżalni, kończący się w morzu. Olbrzymi park pełen jest oleandrów, opuncji, agaw, palm i bukszpanów. Rozrywkę zapewniają korty tenisowe, minigolf, tereny zabaw i baseny. Segesta. Na Sycylii znajdziemy więcej doskonale zachowanych greckich osad, świątyń i teatrów niż w samej Grecji. Segesta to greckie miasto założone przez przybyszów z Anatolii. Mieszkańcy toczyli krwawe wojny ze swymi odwiecznymi wrogami, z Selinuntu. Pomimo kolejnych wojen, rzymskich i arabskich najazdów, dwa ważne obiekty ocalały. Teatr grecki nigdy nie był przebudowywany, dzięki czemu zachował swój pierwotny charakter. Budowniczowie wkomponowali go w krajobraz. Z półkolistej widowni roztacza się wspaniały widok na pobliskie góry i zatokę Castellammare. Włoska telewizja często nadaje stąd koncerty muzyki klasycznej. Monumentalna świątynia przypomina Akropol w Atenach.
Tympanon, wsparty na grubych, doryckich kolumnach, zachował się w doskonałym stanie. Budowa świątyni nigdy nie została ukończona, prawdopodobnie z powodu wojen punickich. Erice. Założone przez Fenicjan, Trapani było dawniej portem dla Eryksu. Miasto znane dzisiaj pod nazwą Erice miało w czasach starożytnych duże znaczenie. Latarnia morska na szczycie 750-metrowej góry była punktem orientacyjnym dla żeglarzy opływających Sycylię. Czasem widzimy, jak nad szczytami gór zbierają się chmury. W Erice możemy obserwować to zjawisko z bliska. Tu często snuje się mgła lub pada deszcz. Co można tu robić w niepogodę? Usiądźmy w cukierni, zjedzmy sławne ciastka z migdałami i marcepanem lub placek cytrynowy. Sycylijskie ciasta, zwłaszcza te z migdałami, są wyjątkowo smaczne. Filiżanka cappuccino nigdzie nie smakuje tak dobrze jak tutaj. Możemy poczytać Słodkie życie w Italii autorstwa Francis Mays, zakochanej we Włoszech. Zanim skończymy czytać rozdział o Erice, deszcz ustanie i znów wyjdzie słońce. Cytadelę, Castello Normanno, wzniesiono na miejscu dawnej świątyni, częściowo z pozostałych po niej kamieni. W zasadzie są to dwie średniowieczne warownie, Castello Pepoli i Castello Venere. Dziś trudno ustalić, gdzie kończy się jedna, a zaczyna druga. Przy sprzyjającej pogodzie doskonale widać stąd Montagna Grande i Val di Mazara w głębi wyspy, miasteczko Sica na wybrzeżu oraz pobliskie wyspy Egadyjskie. Do Erice można dojechać autem lub kolejką linową z Trapani. Otoczone murami miasteczko nie jest duże, ale w labiryncie uliczek łatwo się zgubić. Erice Garibaldi jest uważany za bohatera. Świadczy o tym pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę ratusza. Oto jak Fred Mustard Stewart opisuje w swojej powieści tego bojownika o niepodległość. Miał sympatyczną twarz i szpakowatą brodę. Był obiektem westchnień kobiet na całym świecie, czytających o jego wielkiej miłości do Anity de Silvy. Jego ukochana aż do śmierci walczyła u jego boku w Ameryce Południowej i we Włoszech. Z Erice jedziemy do Trapani. Okolica słynie także z salin, gdzie pozyskuje się sól morską. Poza sezonem połowów, miejscowi rybacy chętnie przewiozą nas na wyspy Egadyjskie. W jaskini na wyspie Levanzo warto obejrzeć starożytne malowidła na skałach. Ernest Bradford w swojej książce W poszukiwaniu Ulyssesa sugeruje, że kozia wyspa opisana przez Homera w Odysei to Faviniana, należąca do archipelagu Egadyjskiego. Selinunt.
Miasto Selinunt, odwieczny wróg Segesty, przetrwało w znacznie gorszym stanie niż jego rywal. O jego wielkości świadczy fakt, że przy wejściu zwiedzający mogą wypożyczyć motorower. Zniszczone przez Kartagińczyków w roku 409 przed naszą erą nigdy nie zostało odbudowane. Gdy powstało 250 lat wcześniej, było najbardziej na zachód wysuniętą osadą grecką na Sycylii. Wojny punickie zniszczyły miasto, a pozostałości pogrążyły trzęsienia ziemi. Kamienie z miasta wykorzystywano do budowy innych obiektów. Mimo że archeolodzy badają ruiny od XVIII wieku, do dziś nie ustalili, którym bogom poświęcone było 8 świątyń istniejących w mieście. Posługując się modelem komputerowym, żmudnie dopasowując kamień do kamienia jak puzzle, naukowcy odtworzyli tylko świątynię Hery. Największa, o wymiarach 113 na 54 metry, była zapewne poświęcona Apolinowi. Jej jedyna stojąca kolumna ma ponad 16 metrów wysokości. Niektóre kolumny Akropolu wciąż stoją, ale większość leży bezładnie rozrzucona. Torre di Polace, średniowiecznej wieży położonej nad małą rybacką wioską Marinella, roztacza się piękny widok na ruiny Selinuntu. 400-metrowa główna droga prowadzi do bram miasta podobnych do tych w Syrakuzach. Selinunt warto odwiedzić wiosną lub jesienią, bo brak tu cienia. Jedynie wiatr od morza przynosi ochłodę. Nazwa Selinunt oznacza trybulę ogrodową, ale rośnie tu tylko koper, rozmaryn i oleander. Dla zainteresowanych archeologią ciekawe będą nie tylko Segesta i Selinunt, lecz także pobliskie ruiny Heraklea Minoa i Dolina Świątyń w Agrygencie. Cefalu. To popularne sycylijskie miasto wyrosło na samym brzegu morza u podnóża 300-metrowej skały. Ciasno ustawione budynki praktycznie wyrastają z morza. Kąpiący się mają wrażenie, że pływają w ogródkach starych domów. Podobnie jest tylko w kilku miejscach w Chorwacji. Warto skorzystać z chłodnej kąpieli, nawet jeśli przyjechaliśmy tu tylko zwiedzić miasteczko. Muzeum Mandraliska prezentuje ciekawe eksponaty, ale naprawdę gości przyciąga tutejsza katedra, jeden z najważniejszych zabytków normańskich na wyspie. Kościół o dwóch potężnych wieżach widać z daleka. Łatwo do niego trafić ulicą Corso Ruggero. Budowę katedry rozpoczęto w 1131 roku na rozkaz króla Rogera.
Nie wiadomo, co wstrzymało pracę, ale fronton z dwoma romańskimi wieżami łączono dopiero 100 lat później. Pod wieloma względami budowla jest podobna do katedry w Palermo. Przykładem może być gotycki przedsionek i ślepe arkady w stylu arabskim. Godne uwagi są dekoracje nawy głównej i transeptu, marmurowe i granitowe kolumny, chrzcielnica oraz trony, biskupi po prawej i królewski po lewej. Dwuspadowe drewniane sklepienie sprawia, że wnętrze kościoła wydaje się większe niż jest w rzeczywistości. Z pięknego krużganka roztacza się widok na górującą nad miastem skałę, na której szczycie odkryto ruiny świątyni Diany. Od katedry główną ulicą dochodzimy do muzeum, gdzie atrakcją są głowy lwów pochodzące z Chimery. To pod murami tego miasta w sławnej bitwie sycylijscy Grecy pokonali Kartagińczyków. W pobliżu znajdują się też ruiny greckiej kolonii Tyndaris. Kręte, wąskie uliczki Cefalu, cieniste placyki, schody, stare mury, restauracyjki z tarasami i małe sklepiki tworzą prawdziwie włoski klimat. Rakuza. Południowe wybrzeże Sycylii jest mniej uczęszczane. Jedynie Modica i Raguza są warte uwagi. Ta ostatnia jest stolicą prowincji i bazą wypadową w głąb wyspy. Dla turystów interesująca jest tylko górna, starożytna i średniowieczna część miasta. Poniżej znajduje się współczesna dzielnica o typowo przemysłowym charakterze. W malowniczym górnym mieście możemy podziwiać katedrę San Giorgio, XV-wieczny kościół Santa Maria delle Scabe i pomnik Pro Patria. W swojej podróży włoskiej Goethe z ogromnym entuzjazmem opisuje antyczne zabytki. Wiele osób przed i po nim podzielało jego zachwyt. Różnorodność wyspy jest wynikiem jej burzliwej historii. Rdzennych Sycylijczyków podbili Fenicjanie i Grecy. W 212 roku przed naszą erą przybyli tu Rzymianie, czyniąc wyspę swoją prowincją. 1000 lat później zjawili się Saraceni, czyli Arabowie, później wyparci przez Normanów, francuskiego pochodzenia. Sycylią rządziły kolejno dynastie Giscardów, Hohenstaufów i Andegawenów.
Po sławnym powstaniu ludowym, tak zwanych nieszporach sycylijskich i dzięki poparciu papieża, panowanie objęli pochodzący z Hiszpanii Aragończycy. Po nich wyspa była we władaniu Habsburgów, Sabołczyków i Bourbonów, by w końcu stać się częścią Zjednoczonego Królestwa Włoch. Syrakuzy. Syrakuzy to najbardziej na południe wysunięte miasto nad Morzem Jońskim. W czasach swojej świetności były 3 razy większe niż dzisiaj. W 8 wieku przed naszą erą greccy kolonizatorzy z Koryntu założyli osadę na małej wyspie Ortygii, półokrągłej widowni amfiteatru, gdzie dawniej grywano sztuki Aeschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa, dziś możemy podziwiać zachody słońca. Obroną Syrakuz, oblężonych przez Rzymian, dowodził Archimedes. Stosował między innymi katapulty i lustra paraboliczne. Zginął z rąk rzymskiego żołnierza, zajęty rysowaniem na piasku swoich machin. Grób uczonego znajduje się w pobliżu kamieniołomów Latomia del Paradiso. Te ogromne jaskinie służyły dawniej za więzienie. Jedna z nich zwana jest Uchem Dionizosa. Według legendy, dzięki doskonałej akustyce jaskiń, Dionizos mógł podsłuchiwać, o czym rozmawiają więźniowie. Rękodzieło wytwarzane jest na całej Sycylii. W Syrakuzach największą popularnością cieszą się wyroby ceramiczne. Statki na Maltę wypływają z miejskiego portu. Do nabrzeża prowadzi wąska uliczka Passeggio Aretusa. Tam czeka na nas urzekający widok.
Centralny plac zdobi imponująca fontanna Diany. Domy tłoczące się na cyplu przywodzą na myśl Dubrownik, lecz te w Syrakuzach pochodzą z kilku stuleci i reprezentują różne style. Wystającą w morze twierdzę Castello Maniacze zbudował Fryderyk II Aragoński. W XIII-wiecznym Palazzo Bellomo działa muzeum, którego dumą jest zwiastowanie Antonella da Messiny. Katakumby świętego Jana to pozostałość po klasztorze z czasów wczesnochrześcijańskich. Katedra stoi na miejscu dawnej świątyni Minerwy. Pochodzące z niej kolumny wkomponowano w bryłę nowego kościoła. Barokowe ozdoby dodano w późniejszym okresie. Wnętrze zdobi srebrny posąg świętej Łucji, która wydrapała sobie oczy, gdy zachwycił się nimi jeden z wielbicieli. Przepiękny obraz na ołtarzu jest dziełem Messiny. Syrakuzy mają wszystko to, co inne sycylijskie miasta. Są tu wykopaliska i muzeum archeologiczne, świątynia Apollina i katedra, teatr grecki i rzymski amfiteatr, gotycka twierdza i średniowieczne katakumby. Ale mają też coś, czego nie ma w innych miastach. To źródło Aretuzy. Legenda głosi, że Aretuza była nimfą, którą Artemida zamieniła w źródło, by chronić ją przed Alfejosem, bogiem rzeki. To także jedyne miejsce w Europie, gdzie rośnie papirus. Catania. Giuseppe Garibaldi miał duży wkład w zjednoczenie Włoch. Wdzięczni potomkowie upamiętnili go w wielu miejscach, na przykład łukiem triumfalnym w Catanii, przez który prowadzi droga do centrum miasta. Catania to nie tylko ośrodek uniwersytecki, stolica prowincji, archikatedra i port. To również brama do Etny. Na przestrzeni wieków miasto było niszczone nie tylko przez wrogów, lecz także przez wulkan. Nic więc dziwnego, że choć ludzie mieszkali tu jeszcze przed Chrystusem, obecny wygląd Catanii pochodzi z XVIII wieku. Centralnym punktem jest plac katedralny.
Stojąca tu fontanna z wyrzeźbionym w lawie słoniem, dźwigającym egipski obelisk, stała się symbolem Katanii. W katedrze spoczywa sławny kompozytor Vincenzo Bellini, którego opery Norma, Purytanie i Lunatyczka wystawiane są na całym świecie. W jego rodzinnym domu tuż za rogiem mieści się muzeum, a nazwany jego imieniem ogród botaniczny położony jest w północnej części miasta. O charakterze miasta decydują bogato zdobione barokowe pałace i kościoły. Na ich tle wyróżnia się Castello Ursino, masywny zamek Fryderyka II z czterema wieżami. Rozgościło się w nim muzeum miejskie. W Katanii znajduje się również rzymski amfiteatr i dwa teatry greckie. Poza centrum miasto ma już bardziej nowoczesny charakter. Zainteresować może co najwyżej miłośników zakupów. Wyrastające z morza skały i białe grzywy fal wyglądają malowniczo. W pobliżu miasta jest kilka mniejszych portów oraz kąpieliska z drewnianymi pomostami na skałach. Z dala od zabytków i tłumów turystów łatwiej poznać codzienne życie mieszkańców. Usiądźmy na chwilę w gospodzie, pospacerujmy wśród przydomowych ogrodów i poczujmy prawdziwą atmosferę Sycylii. Etna. Do Etny, najwyższego czynnego wulkanu w Europie, najłatwiej dotrzeć z Katanii. Na szczycie mierzącej 3269 metrów góry działa obserwatorium wulkanologiczne. Przez wieki trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanu pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Najwięcej ofiar było w latach 1169, 1693, 1886, 1910 i 1929. Ostatnia erupcja miała miejsce w 2002 roku. Na szczęście nikt nie zginął, jednak do wciąż czynnego krateru nie można obecnie dojechać ani autem, ani kolejką linową, jak to było dawniej. Szosą z Katanii pniemy się w górę pośród winnic i sadów. Zasięg lawy po kolejnych erupcjach oznaczają krzyże. Droga prowadzi do Casa Cantoniera na wysokości 1882 metrów. Wyżej można się dostać tylko nieczynną obecnie kolejką linową.
Europie jest kilka czynnych wulkanów, z czego 5 w basenie Morza Śródziemnego. Wulkan na wyspie Santorini w Grecji od dawna nie wybuchał, ale nie wygasł jeszcze zupełnie. Pozostałe 4 dymią we Włoszech. Stromboli i Vulcano znajdują się w pobliżu Etny, zagrażając mieszkańcom wysp liparyjskich. Wezuwiusz, który zniszczył Pompeję, wznosi się koło Neapolu. Jednak życie nie poddaje się wulkanom. Na twardej lawie i popiołach co roku wyrastają kolejne sady i winnice, odsuwając w niepamięć dawne katastrofy. Taormina. Taormina to najbardziej malownicze miasto na Sycylii. Zabudowa ściśnięta na małej powierzchni pnie się na wysokość 250 metrów. Ze starożytnymi zabytkami sąsiadują średniowieczne pałace, kościoły i nowoczesne hotele. Miejska cytadella, Castello di Taormina, usytuowana jest na szczycie 400-metrowej góry. Widać stąd całe miasteczko, morze z pobliską wyspą Isola Bella i stożek Etny. XIII-wieczna katedra ma dość prostą architekturę, lecz pałace Palazzo Corvaia i Palazzo Duca di San Stefano są już bogato zdobione. Nawet dzisiaj Sycylia znana jest głównie z filmów i książek. Według powieści Mario Puzo, Sycylijczyk czy Ojciec Chrzestny, Sycylia to kraina mafii i wendety. Bez wątpienia mafia istnieje, ale turyści nie zauważą jej obecności. Jest tu równie bezpiecznie jak w innych częściach Włoch. Widok orszaku ślubnego na ulicach miasteczka przypomina nam film Małżeństwo po włosku. Oczywiście to nie to samo, co zobaczyć Sophie Loren z Mastroianim. Włoskie klimaty najlepiej poczujemy spacerując wąskimi uliczkami Taorminy. Antykwariaty i warsztaty rzemieślnicze, antyczna i śródziemnomorska architektura, kolory i zapachy kwiatów na długo zostają w pamięci.
Najbardziej znany zabytek to grecki teatr Tauromenion. Ukolistą widownię wyrzeźbiono w skalę tak, by za sceną roztaczał się możliwie najpiękniejszy krajobraz. Csontváry, sławny węgierski malarz, również zachwycił się tym widokiem. Jego arcydzieło przyczyniło się do rozsławienia Taorminy. Zwiedzanie miasteczka to ciężka praca. Schody w górę, schody w dół. Na szczęście do amfiteatru można dostać się także kolejką linową. Teatr ma doskonałą akustykę. Każdego lata odbywają się tu koncerty i przedstawienia. Z Taorminy można wybrać się na wycieczkę do gorących źródeł Ali Terme, na eleganckie plaże Forza d'Agro i Mazzaro lub w pobliskich górach zwiedzić romantyczne ruiny zamków. Messina. Messina kojarzy się wszystkim z cieśniną messyńską. To tędy najłatwiej dostać się promem na Sycylię. Mimo 2500 lat istnienia, Messyna nie może się pochwalić wieloma zabytkami. Dwukrotnie uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. W 1908 roku w wyniku trzęsienia ziemi i w czasie II wojny światowej. Jednak duży i ruchliwy port też ma swój urok. Warto tu odwiedzić kościół świętego Franciszka z Asyżu. Przed wejściem wita nas jego naturalnej wielkości posąg. Kościół Annunciata dei Catalani jest jedynym normańskim zabytkiem w mieście. Przed wejściem ma swój pomnik Giovanni d'Austria, który pokonał Turków w bitwie pod Lepanto. Messyńska katedra nie zachowała nic ze swojego pierwotnego wyglądu. Jednak najsławniejsze dzieło Montorsoliego, XVI-wieczna fontanna Oriona, jest niezwykle piękna. Cztery postacie przedstawiają cztery rzeki – Tyber, Nil, Ebro i Camaro. Oryginalne rzeźby znajdują się w Messyńskim Muzeum Narodowym. Te stojące na placu to kopie. Warto wspiąć się na 60-metrową dzwonnicę dla pięknego widoku na miasto i port.
Imponujący zegar astronomiczny nie jest tak stary, na jaki wygląda. Powstał w 1933 roku. Złocone figury ożywają co 15 minut, a kurant znaczy mijający czas. 15 i 16 wieczne wrota katedry zdobione gotyckimi płaskorzeźbami to wszystko, co ocalało z fasady. Resztę zniszczyły trzęsienie ziemi i bomby. Na tarczach zegara astronomicznego możemy obserwować fazy Księżyca i ruchy gwiazd. Trójnawowe wnętrze z drewnianym sklepieniem to wynik odbudowy po II wojnie światowej. Jedynie niektóre grobowce i mozaiki w apsydzie są oryginalne. Jednak malowidła i rzeźby też są godne podziwu. Romantyczna atmosfera Sycylii inspirowała malarzy, rzeźbiarzy i oczywiście poetów. Wąską drogą wśród skał osiołek się wspina pod górę. Koją oczy pomarańcze, palmy i kamienne mury. W uszach dźwięk cykad stłumiony. Cyceron ich słuchał tej nocy. Białe wino w piwnicy schłodzone. Casanova je pił. Wersja polska na zlecenie Casfilm, studio MR Sound. Tekst Waldemar Gunnar Malicki. Czytał Ireneusz Machnicki. Allez, allez. À mon événement.